Dzień dobry Państwu, Witold Jabłoński, monitor szczeciński. Rozmawiamy z ojcem Tomaszem Dostatnim. Dzień dobry. Dzień dobry. Za naszymi oknami, na naszych ulicach duże demonstracje. Zbawca narodu Jarosław Kaczyński stwierdził, że to nihiliści protestują i wezwał sympatyków Prawa i Sprawiedliwości do obrony kościołów. Czy ojciec się uzbroił już w jakąś zbroję i zamówił oddział ONR-u pod drzwi kościoła? Tak, uzbroiłem się w zbroję powiedzenia swojego sprzeciwu przeciwko takiej interpretacji tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje. Muszę powiedzieć, że z wielką uwagą wysłuchałem tego 6-minutowego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego i zarówno ten list zwykłych księży, jak i moja jedna czy druga wypowiedź na Facebooku, bierze się z absolutnego sprzeciwu do wciągania w polityczny projekt bardzo politycznych poglądów prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wciągania Kościoła i powiedzenia, że będziemy bronili Kościół za wszelką cenę czy wszelkimi sposobami. Ten list, o którym ojciec wspomina, to był list najpierw kilkunastu księży. 27. Później było kilkudziesięciu, teraz jest prawie 200. Tak. Wśród nich nazwiska księży, ksiądz Wierzbicki, Szostek, dużo dominikanów, jezuitów. O co wam chodzi w tym liście? O zwrócenie uwagi, że potrzebny jest głos w polskim kościele księży, bo słaby jest głos polskich biskupów, a żeby skończyć z używaniem religii do celów politycznych z jednej strony i porzucić przekonanie, że rozstrzygnięcia prawne mogą przynieść trwałą zmianę wrażliwości sumień. To są dwa stwierdzenia, które są niesamowicie ważne. A tam jest trzecie stwierdzenie, jeszcze bardzo istotne, mianowicie nie dopuszczać do dyskryminowania kogokolwiek z powodu orientacji czy rasy. Tak, tak, ale to jest głęboka Ewangelia. Wystarczy posłuchać papieża Franciszka, ale wystarczy czytać Ewangelię. I teraz księża, ja powiem jeszcze mocniej, że ja nie tylko jestem sygnatariuszem tego listu, ale jestem jednym z kilku ludzi, którzy wpadli na ten pomysł, czy byli jak gdyby inicjatorami, dlatego że widzimy potrzebę pokazania, że Kościół, tak jak go rozumiemy, to nie jest Kościół, który musi się bronić przed ludźmi, którzy mają inne poglądy. To nie jest Kościół, który musi się przed czymkolwiek bronić. Ja bardzo często używam sformułowania otwarta brama. Kościół jest otwartą bramą. Papież Franciszek będzie mówił o szpitalu polowym. Arcybiskup Życiński mówił również o całej otwartości. To jest myślenie Soboru Watykańskiego II. No tak, ale z drugiej strony arcybiskup Jędraszewski mówi o oblężonej twierdzy, mówi o tęczowej zarazie, a papież Franciszek mówi o tym, że osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie, są dziećmi Boga, mają prawo do rodziny. Dlatego ten apel był potrzebny, żeby zabrzmiał głos zwykłych księży, czyli nie księży, którzy nie są może znani, bo niektórzy z nich są bardzo znani, ale zwykłych, to znaczy nie zajmujących żadnego stanowiska dzisiaj w Kościele. Nie zajmujących się polityką. Ale też nie zajmujących, nie będących biskupami, nie będących prowincjałami, aczkolwiek tam są byli prowincjałowie, były generał zakonu, tak, były rektor uniwersytetu, ale dzisiaj oni są to normalni księża, tak? Wielu jest księży pracujących po prostu w parafiach. I to jest wyraźny taki głos sprzeciwu przeciwko z jednej strony wciąganiu Kościoła w rozgrywkę polityczną, a z drugiej strony dlatego, że w polskim Kościele i wśród polskich biskupów za mało słychać głosu, który my nie odnosiliśmy tego do biskupów, ale chcemy, żeby ten głos zabrzmiał. Ja dostałem dziesiątki podziękowań bardzo różnych ludzi i to podziękowań właśnie dlatego, że to jest jasno powiedziane, tak? Że to jest jasno powiedziane, że nie musi ktoś za nas, a szczególnie partia polityczna, nie musi za nas, nie że głosić Ewangelii, ale po prostu pokazywać wizję i obraz Kościoła, który jest daleki od Ewangelii. Ale w tym liście też jest takie jedno ciekawe stwierdzenie, mianowicie jednoznaczne rozliczenie się z trudną przeszłością duchownych, którzy skrzywdzili powierzone im dzieci i młodzież. I w tym kontekście kilka dni temu Zbigniew Nosowski w więzi
podjął temat księdza Tymera, nietykalnego biznesmena, księdza, który w Szczecinie na Pomorzu jest znany. I wiele osób wyraża taką nadzieję, że może w końcu publicysta katolickiej więzi doprowadzi sprawę do rozstrzygnięcia, bo to już trwa 25 lat. Dla mnie to jest ciekawe doświadczenie, bo ja jestem w Szczecinie od paru tygodni, ale ja jestem poznaniakiem. I Zbyszek Nosowski zabierał głos również w kwestiach arcybiskupa Juliusza Peca. Był tym, który wtedy pokazywał, co wszystko się dzieje w Kościele. I wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje, wiem o tym, że to jest niesamowicie ważne, dlatego jest to w tym liście, że trzeba dzisiaj olbrzymiej wiarygodności ludzi w Kościele, myślę w tej chwili o biskupach, o księżach, i nie może być to, co papież Franciszek krytykuje, czyli klerykalizacja, korporacyjność, która będzie chroniła 25 lat, to po prostu jest o pomstę do nieba wołające. Tak? To jest jedno pokolenie. I Zbyszek Nosowski w więzi pokazuje to również w perspektywie gdańskiego emerytowanego arcybiskupa Głódzia, o którym wiemy, że został jego proces zakończony właśnie ze względu na niepodejmowanie rozwiązań, które Watykan proponuje. Dzisiaj jest już druga instancja i w tym kontekście jest również napisany ten tekst i będą następne w więzi. One są bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo za rozmowę.